No szkoda, było tak dużo ludzi, że następny raz przyjdziecie. Panie Marianie, jak pan wspomina ten swój pierwszy raz i chodzi mi właśnie o ten film? A o który film? Ten pierwszy. Pierwszy film, bardzo miło. Bo to doświadczenie studenta szkoły teatralnej ze świetnymi aktorami, no po prostu miłe przeżycie. I jak się potoczyła później pańska kariera? Tak pan widzi. Teraz już jestem poza teatrem, bo poszedłem na emeryturę, gram w filmach. No a potem byłem 45 prawie lat w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Będąc uczniem liceum ogólnokształcącego w Wodzisławiu, komu, tak, komu pan kibicował? Jakbym aktorom? Nie, piłka nożna. A to jak Górnikowi Zabrze kibicowałem wtedy, w tamtym okresie. W tamtym okresie Górnikowi Zabrze. A potem przeszedłem do tego, potem troszeczkę nie kibicowałem nikomu, ale częściej Górnikowi Zabrze, a potem raz Krakowi, raz Wiśle na zmianę, żeby się żadna drużyna nie obraziła na mnie. Który z filmów właśnie rysunkowych, dubbingów wspomina pan najlepiej? Wie pan, musiałbym sobie poprzypominać tytuły. W tej chwili nie powiem panu. Ja na to patrzę po prostu z zainteresowaniem na każdy taki film. To jest mozolna praca ludzi, którzy to robią i staram się jak najlepiej dać głos tej postaci. Na pewno najbardziej wspominam profesora Gąbkę, bo to jeszcze było, kiedy byłem na początku drogi teatralnej, zawodowej i mieliśmy to w radio w Krakowie, wspaniali starzy aktorzy, wielu już z nich nie ma z nami tutaj na świecie i bardzo miło to wspominam, ich wspominam wspaniale, bo to wielcy aktorzy byli. Już niedługo, bo w sierpniu wydarzy się jubileusz. Tak. Się nie wydarzy, pan nie zapowiada czarów, po prostu normalny dzień przyjdzie, kolejny rok, który przeżyje. Ale to jest jubileusz taki okrągły. No ciągle są, w tym wieku cały czas są jubileusze. Się dodaje jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i potem jest 80. No. A który z filmów najbardziej pan wspomina, najmilej, który był najłatwiejszy, najfajniejszy do zagrania? Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Wszystkie mi przyniosły dużo radości, a rolę oceniam, zostawiam do oceny publiczności, a ja traktuję je jak dzieci. Każdemu poświęciłem swój czas, swój wysiłek i nie mogę jednego traktować lepiej, drugiego gorzej. A jak się panu gra z Arkiem Jakubikiem i Bartkiem Topą, bo to... Fantastycznie. To świetni aktorzy. Czego można panu życzyć? No już pomijając to... Zdrowia. Widzi pan, że jestem przeziębiony i ledwo mówię. No ale z taką radością jechałem tutaj do Bełchatowa, że... No po prostu musiałem tu przyjechać, bo nigdy tu nie byłem. W związku z tym jestem pierwszy raz i cieszę się. Myślę, że tego zdrowia, które mi pan życzy, wróci, czego również państwu z całego serca i panu życzę. Szanowni państwo telewidzowie, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Już raz powiedziałem, że życzę wam dużo, dużo wszystkiego lepszego. Obyśmy się zobaczyli i na takim spotkaniu z tymi, którzy nie byli, z całego serca wtedy zaproszę, jak tu przyjadę. Życzę wam jeszcze raz dużo pomyślności i wszystkiego lepszego. Marian Dzięciel.